tej strony Kasia Kozielińska. W tym wideo chciałabym Ci przekazać 5 konkretnych informacji, które razem dadzą Ci konkretną wiedzę do tego, by wykorzystać już jedną z technik pracy nad swoim zdrowiem. Nim to jednak zrobię, powiem, gdzie jestem. Otóż znajduję się w hotelu Ibis w Warszawie. Właśnie skończyliśmy drugi dzień szkolenia u Igora Zakrzewskiego z praktyka biznesu, dzięki któremu można wynieść swój biznes na wyższy poziom. Szczerze polecam szkolenia Igora. Mówię to dlatego, bo sama przeszłam przez cały cykl tych szkoleń i wiem, jaką niosą za sobą wartość. Dlatego będę mówić każdemu, kto tylko chciałby wiedzieć, gdzie można zdobyć bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, to będę zawsze polecała Igora. Dlatego też mówię o tym, ponieważ no zresztą stoi tutaj za kamerą i w tym momencie się do mnie uśmiecha, więc dlaczego miałabym nie wykorzystać tej sytuacji? Ale wracając do tematu wideo, otóż pierwszą rzeczą, na którą zwrócę Twoją uwagę, jest to, że nasz organizm został stworzony do tego, by być zdrowym. Czyli są w nas procesy samoregulujące, które cały czas działają na naszą korzyść. Druga informacja jest taka, że my mamy wpływ na te procesy samoregulujące. W jaki sposób? Trzecia informacja. To za pomocą umysłu podświadomego. Bo umysł podświadomy jest miejscem, jest takim specyficznym obszarem, gdzie powstają nasze programy, nasze schematy myślowe. O tym, jacy my jesteśmy, jak się czujemy, jaki jest nasz stan zdrowia. Skoro one tam powstają, to jest też miejsce do tego, by tam je zmieniać. No dobrze, i teraz w jaki sposób je zmieniać? Tak więc czwartą informacją jest informacja, żeby zmieniać je za pomocą wyobraźni. Bo wyobraźnia to język podświadomości. I w jaki sposób my to możemy zrobić? Otóż w tym momencie, jeżeli jest jakieś schorzenie, jeżeli macie coś, nad czym pracujecie, jest jakaś kwestia zdrowotna w waszym życiu, to pomyślcie, i to jest ta informacja piąta, pomyślcie o jakiejś maszynie, która będzie skonstruowana specjalnie na tą waszą dolegliwość. Ona oczywiście może nie istnieć, najprawdopodobniej nie będzie istnieć, ale ona będzie leczyła waszą dolegliwość. Niech to będzie na przykład maszyna, która reguluje poziom hormonów, albo na przykład maszyna, która wzmacnia paznokcie, jakaś lampa albo turban, który wzmacnia twoje włosy, cokolwiek innego. Na przykład mamy absolwenta, który ma maszynę, absolwenta metody Silwy, który stworzył maszynę, dzięki której rośnie, bo chłopak gra w koszykówkę i jest po prostu taki z jego cel, by jeszcze urosnąć. Tak więc zachęcam do tego, byś uruchomił swoją kreatywność, swoją dziecięcość, zaangażował wyobraźnię i w stanie rozluźnienia, wtedy kiedy masz zamknięte oczy, wizualizował jak najbardziej realnie, jak najbardziej plastycznie to właśnie jak ta maszyna, dzięki tym różnym narzędziom, następuje twój proces leczenia, bo w ten sposób wspierasz proces zmian, który jest nieustannie w twoim ciele. Ty po prostu nadajesz bieg, kierunek zmianom w kierunku doskonałego stanu zdrowia, bo oczywiście każdą wizualizację zawsze kończy doskonałym stanem zdrowia. To tyle, jeżeli chodzi o tę technikę. Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej, brać udział w różnych moich wydarzeniach, które organizuję, zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej www.mskk.pl, czyli metoda Silwy Kasia Kozielińska.pl i do zapisania się do newslettera. Dzięki.